Dzień dobry, witam wszystkich na Targu Gołębi w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy to znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu mamy bocianki warszawskie, czarne. Parzyste są te czarne? Młode, to są wszystkie młode bocianki. I te bocianki po ile są te warszawskie? 50 zł za sztukę, a te bociany takie normalne, te białe? 80. A tu mamy mewkę chińską, proszę bardzo zobaczyć. Ona ma taki grosecik tutaj. I takie nieweczki, to te mewki chińskie po ile? 25 zł sztuka. Zapraszamy do kolegi. Panie Piotrze, tutaj te bocianki po ile, te warszawskie? To są po stówce. Po stówce do pana Piotra zapraszamy, takie gąbki. Proszę bardzo, ładna hodowla, ładne bocianki, to są brązowe takie. Tu mam następne bocianki. Też łapciate, kosmate. I te bocianki po ile za sztukę? 150 zł. A ten wyszwanczyk koroniaty łapciaty? To jest bocian czerwony. A, bocian czerwony, o proszę bardzo. I kosztuje? Dużo chyba. 300. No, tak myślałem. A tu mamy i koroniaty, i gładkie te bociany warszawskie, tak? Dokładnie. I kosztują? Około 200 zł. Około 200 zł. Zapraszam do pana Piotra. Pan Piotr czyta komentarze pod filmem. No co, niech trzyma. Tu nie ma akurat tych pocztowych kolegi. Tu mamy kurcze garłacze pomorskie chyba, ale nie ma właściciela. Z rana do hodowcy latają. Tu mamy czajki saksońskie, ale nie wiem, nie ma właściciela tych gąbków. Tu są prawdopodobnie takle tureckie, ale mogę się mylić. Tu pawiki, ale nie ma właściciela. Tu są takle tureckie, to są na pewno takle tureckie. Latają bardzo wysoko, ale nie ma właściciela. Turkoty, ale mówię, właściciele raz rana kupują. Aż nie ma właściciela tych gołębi. Tu mamy pawiki właśnie, żółte, czerwone. I pójdę takie pawiki parka? 120. 120 zł parka, takich pawików. Tu też są pawiki. Ten jest pawik, a te tutaj to wywrotki chyba, nie? A ten kasztanek, przepraszam, łapciaty? Ten brązowy? Samicka, 40. 40. A takie winierki od dota, jak ten kostkowy taki? Po 50 zł. Po 50 zł. A tu? A, to na ciemno mogę nie. A taka parka tych stroczek czarnych? 100 zł. 100 zł parka stroczek, bo... A bociany te kostkowe po ile? 50 zł. 150 zł. Te winierki koroniate kosmate po ile? Po 50. Po 50 zł. Tu mamy... Krymka 250. 50, bo to są krymki białostockie, tak. Na krótkich dziobkach. Parka 150 tych czarnych, tak? 250, no właśnie mówię, 250 coś za tanio. A tu mamy nyweczki, może pójdę te nyweczki? Stówkę za parkę. Tak. Wywroteczki? Też stówkę. I te koroniate? Po 20, po 50 te masłowe. Te masłowe po 50 zł. Proszę zobaczyć, ktoś potrzebuje masłowych, które są na ciemnych ogonach. Łapciate, kosmate, a te sroczki, te brązowe po ile? Po 15 zł. Zapraszam tu do kolegi. Zapraszam do kolegi Stanisława. Kolega Stanisław albo hodowcy, albo wnuczek, czytałem komentarze pod filmem. To gołębki pana Zygmunta, panie Zygmuncie, są zagraniczne jakieś? Jest Słowaczka i jest... Słowaczka to jest ta tutaj, ta pstra, tak? Słowaczka. A, nie, ta z pasami, tak? No. I? Austriak tu jest. Karpiaczek. O, ten karpiaczek Austriak jest. I jaki koszt tego Austriaczka? Cztery dyszki się ceni. Cztery dyszki się ceni. Cena by była potrzeby z kartami, tak? Takie młodziaczki od do? Po dyszku potrzeby z kartami. Zapraszamy pisać w której minucie. Dzięki. Te krzyżaczki tutaj te żółte. Ile kosztują? 7 dyszek. 7 dyszek. A tu widzę, że jasne też są fajne, te na białym ogonie. Te białym ogonie ile? Po 2 dyszki. Tutaj to jest czajka saksońska. Taka czajka to ile? Ile? Po 40 zł czajki saksońskie. Tu mamy te rostowskie, to są, ten rostowski też jest ten brązowy, tak? Ten żółty rostowski, tak? O, wołżański. Proszę bardzo, z czarnym gafę. Ten brązowy wołżański, a ten żółty to też wołżański, czy nie? To rostowski jest, tak? I te czarne tutaj, to są rostowskie, tak? I takie rostowskie to pójdzie za sztukę? Też 40 zł. Zapraszam do kolegi, kolego masz na imię, przepraszam. Do pana Pawła, pan Paweł czyta komentarze pod filmem, bo ktoś potrzebował takie rostowskie. A tu jest ten wołżański właśnie, ten brązowy, to jest samczyk? Tak. Samczyk, 40 zł takie gołąbki tutaj kolega ma. Jakby ktoś chciał, zapraszamy to do kolegi Pawła, tak?
czekaj, jeszcze. Nie wiem, że potrzebowali ludzie tych wołżańskich, tych właśnie. To są ten tam wołżański, a te są to rostowskie. Ale to trudno, nie będę się już pytam panów. Ale to są nie, to nie są zakonniki. Proszę. A, właśnie, miałem. Teraz właśnie powiedziałem, że nie, jak się przyjrzałem. Tu mamy. Proszę bardzo, takie gołąbki, tu są wywrotki, a tamte to nie wiem, jakie to są tej rasy, bo kolegi akurat nie ma. Tu mamy czarne barnowłówki, ale nie wiem, ile kosztują. Barnowłówki królewieckie, rzadko spotykane gołąbki te czarne, tylko widocznie parka parzystych. Ale widać, nie wiem. One mają właśnie podobnie, ja tak szczyliłem gafę do zakonników. To są Uzbeki. Bo zakonnik ma końce tutaj czarne, a tutaj właśnie końce mają białe. Mamy barnowłówki królewieckie dzisiaj, zwolnienie parka parzystych, ale nie ma właściciela tych gołąbków, nie wiem, ile co to kosztuje. Pawiki po ile tutaj? 4 dyszki sztuka. 4 dyszki sztuka, a neweczki? Po 3 dychy. Po 3 dyszki, zapraszam do kolegi? Marka. Do kolegi Marka, pan Marek czyta komentarze pod filmem. Jeszcze pan Marek tutaj ma miód, jest producentem miodu własnej pasieki. Proszę bardzo, jakby ktoś potrzebował. Rysie parka ile? Stówkę. Czajki? 6 dyszek. 60 zł parka, tak? Tak jest. Krymkę białostocką, czarską. Czarną, 120 zł parka. A ten nieweczek? Sorry. Sam jest. 120. 120, a ta nieweczka? Ze 200? 120 zł. Samczyk? 120, a te bocianki po ile? 1,5 stówy para. Dzięki. Tu mamy pocztowe gołąbki. A, tu jest, nie, to jest pocztowy, widzę, tylko jeden, tak patrzę, tamte. Po ile te gołąbki za sztuczkę, tak? Zależy które. Zależy które, tak? Pocztowe po 10 zł. Po 10 zł, a ten tutaj, to co to jest tutaj? To jest. Tak, jakieś sztuki, a ten na białym gonie łapciaty. Ale to rozpiżony, co to jest w ogóle to? Murzyn. Ja wiem, ile on kosztuje? 15 zł. 15 zł, kurczę. Aż ciekawy jestem. Sporty na węgierskich obrączkach. Podnieś, powiedz na głośniej trochę. To są Budapeszty sporty na węgierskich obrączkach. Jeśli ktoś by był zainteresowany. Do kolegi. Jest ich więcej, tak jest, do Sebastiana. Do Sebastiana. Sebastian czyta komentarze. Po ile te węgierskie Budapeszty sportowe? Po 50 zł. Po 50 zł za sztukę. Zapraszam do kolegi Sebastiana. Ja właśnie pominąłem. Węgierskie sportowe Budapeszty po 50 zł za sztukę. Oryginalne obrączki węgierskie. Jakie parówki? Parówki. Po ile? Parka 70 zł. 70 zł. Tak. A tu te hamburyczki po ile? Hamburyczki 30 zł. Parka. Zapraszamy do kolegi? Wiesław. Do pana Wiesława, pan Wiesław czyta komentarze. Takie parówki, proszę bardzo. Ceny podlegają negocjacji pana, tak? Oczywiście. Dziękuję. Tu mamy tygryski, proszę bardzo. Takie tygryski od do. Jaka cena jest od do? Od 10 do 50 to zależy. Od 10 do 50, pan ma na imię, przepraszam? Jerzy. Pan Jerzy czyta komentarze pod filmem. Od 10 do 50 zł te tygryski są. Cena jest właśnie ta, apel do hodowców, taka ciekawostka, że ceny z tej rasy są różne. Czy to zależy wszystko od gołębia? A te pawiki, proszę bardzo, przepraszam. 40 zł sztuka. Bardzo. Sztuka. Bo to już nie urośnie więcej. Widzę. A tutaj to są kapucynki? Co to są? Kapucynki. I takie kapucynki ile? 150 zł parka. 150 zł parka. A pawiki, przepraszam, pawiki jeszcze. Pawiki indyjskie też 150 zł parka. Pawiki indyjskie 150 zł parka. Dzięki. To są? Te właśnie tutaj na tych, do tej głowy ten żółty? Niemiecki wystawowy. I ten tak samo, ten czerwony niemiecki wystawowy, tak? Takie niemieckie wystawowe to po ile? 150 zł. 50 zł. A to tutaj? Mule ma tygrysy czarne. Tygrysy czarne po ile? Po czarnuchy po dychu. Po dychu, a te mulemanse żółte? Po 25. A ten tygrys mnie interesuje, ile on kosztuje ten? 30 zł. 30 zł. Ten tygrysek 30 zł. Jak pan ma na imię, przepraszam? Do pana Artura, pan Artur czyta komentarze. To jest samczyk ten tygrys? Są też takie gołąbki kolorowe, ale nie wiem, co to kosztują. Też tygrysek jest, widzę. Ten 200. A to jest tygrys, 250 zł? Jakiś, nie wiem, a
Almond czy coś, 200 zł. O, faktycznie cena. Te udapeszki po ile mniej więcej? Po 4 dyszki. Zapraszam do kolegi. Dobra, kolega się śmieje, to czyli nie daje namiaru. Dobra, tutaj mamy wyszłańczyki siwe, tak? Dobrze, mówię, widzę. Patrzcie sobie te wyszłańczyki. Para i... sami. A parka parzystych, tych siwych, ile? 4 dyszki. Mam, proszę bardzo, jak się gołębi porozumiem, białe, że żałobniczki, pasiaki, bo widzę żałobnik, pasiak trzeba się dobrze przyglądać. Powiedz, to ile te gołębi oddo? Pasiaki po 4 dychy. Po 4 dyszki, pasiaki. A jasne? Po 3 dychy. Po 3 dyszki. Dobra. O, teraz jeszcze lepiej, kurde, trzeba co. No, a takie karierki to oddo? Od 100 do 200. Od 100 do 200 zł. Tu mamy czajki saksońskie. Czajki, po ile taka parka? 150 zł parka. 150 zł parka. A widymki? 150 sztuka. 150 zł sztuka, proszę bardzo. A też... Te sroczki czerwone? 200 zł parka. 200 zł parka. A jaśniaki od do? Od 100 zł zwyż. Zapraszamy do kolegi, jakby coś. Proszę do hodowcy pisać w 4 minucie, jakby ktoś coś potrzebował. A to są garbacze pomorskie, tak? Czeskie, ja się mylę, pomorskie. Ile parka tych garbaczy? 150 sztuka. 150 zł sztuka, garbacze czeskie, właśnie. To jest różnica między pomorskim a czeskim, bo cena, różnica w cenie. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka.